Wasza nowa ulubiona seria to Mario plus Rabbids Spark of Hope. I tak, posłuchałem waszych rad, poczytałem wasze komentarze i okazuje się, że Edge nie jest chłopakiem, Edge jest dziewczyną. I sprawdziłem na Wikipedii, zgadza się, to jest dziewczyna, ale wygląda jak chłopak, więc mogłem się pomylić. Tak więc drodzy widzowie, zostawcie łapę w górę pod tym odcinkiem. Spróbujmy dzisiaj dobić do 1300. Jeżeli będziemy dobijać do 1000 łapek w górę, to znaczy, że seria wam się cały czas podoba i chcecie więcej odcinków. A jeżeli, drogi widzu, jesteś nowy i lubisz Nintendo, Robloxa, FNAF-a i inne gry, które nagrywam, to oczywiście kliknij czerwony przycisk subskrybuj w tym momencie, a my przechodzimy do gierki, ponieważ dzisiaj mamy rzeczy do roboty, a dzisiaj jest Światowy Dzień Słuchania Widzów, tak więc oczywiście na starcie zmienimy sobie drużynę, bo powiedzieliście, że no Admiros, może graj innymi postaciami w każdym odcinku, żeby nie było tak nudno, więc dzisiaj bierzemy Luigi'ego i bierzemy dodatkowo jeszcze księżniczkę Peach, więc mamy taki skład dość zielony, nie wiem czy to zadziała, totalnie nie mam pojęcia, ale jeszcze wyposażymy ich w jakieś sparki, na przykład weźmiemy dla księżniczki oczywiście, weźmy Starbursta, niech będzie. Też wiemy już, czemu na przykład Mario atakował w momencie, kiedy była tura przeciwnika, bo to też mi napisaliście. I okazało się, że zdolność Mario, ta taka z celownikiem, oznaczała to, że jeżeli będzie tura przeciwnika, to Mario go zaatakuje. Dobrze wiedzieć, dobrze jest mieć dobrych widzów takich jak wy, którzy podpowiadają w komentarzu. Więc napisz w komentarzu dzisiaj, drogi widzu, hashtag pomagam. O, proszę bardzo, będzie hashtag dzisiejszego odcinka. A tymczasem jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy na Lighthouse'ie i wyszliśmy jakby, no... A, poczekajcie, muszę zobaczyć, się zorientować, co my w ogóle mamy do zrobienia. Czekajcie, Sparksy. Właśnie, czy nasi bohaterowie przypadkiem nie mają, no właśnie, umiejętności? Dajmy autofila, żeby tutaj jakby to przyspieszyć. Myślę, że tutaj nam dobrze wybierze mimo wszystko, a później to sobie najwyżej zmienimy. Nie jest to jakoś giga istotne, dobra. Ale jeżeli chodzi o Luigi'ego, to zobaczmy, no w sumie autofil. To niech wybierze, w ten sposób. Okej, co nam tu wybrało? Wybrało nam movement i critical damage chyba i... Okej, dobra, czyli jakiś damage z tego co widzę tutaj. Okej, spoko, może być. I nie macie żadnych umiejętności, więc git. Okej, hero info. Nie mam pojęcia co robi księżniczka, ale wiem, że ma dobrą broń. Bardzo potężną broń, przynajmniej tak potężnie ta broń wygląda. Więc jestem ciekaw, jak to się sprawdzi. Locked pipe, required sparks, 4×12. Okej, czyli... Tutaj się nie dostaniemy i dostaniemy się tutaj dopiero jak będziemy mieli 12 sparków. Okej, dobrze, czyli to jest jakby miejsce, do którego nie wejdziemy, nie ma opcji. Możemy zejść tu na dół i spróbować pokonać tego gumbę na 5 levelu. Ewentualnie możemy pójść na górę. I w sumie chyba na górę powinniśmy pójść, bo tu jest wyjście. Tak mi się wydaje. Pewności nie mam w 100%, więc warto by było... Enter the lighthouse. Okej, czyli my byliśmy teraz, a my byliśmy w świątyni. Dobra. Wydaje mi się, że spróbujemy zawalczyć z tym gumbą, bo mam wrażenie, że mimo wszystko warto jest to zrobić. Zdaszujmy go i zobaczmy. Bo jakby warto zdobywać doświadczenie w walce, jestem po prostu takiego zdania. A ta seria i tak odcinki trwają po godzinie, więc wy jesteście zadowoleni, ja jestem zadowolony, więc jedna walka więcej to na pewno nawet wyjdzie nam na plus, bo się czegoś nauczymy. I z tego co widzę, pole walki jest bardzo małe. Jest ich tutaj tylko... Okej, 6. Dobra, rozejrzyjmy się. A, tu się jeszcze ukrywa jeden. Ale teraz mamy jakby 3-osobową drużynę. I z tego co widzę to... Chyba, że tu są piętra. A, widzicie? Jest jakby... Nie, nie ma zejścia. Okej, czyli wydaje mi się, że powinno być bardzo łatwo. Tak więc co, here we go, lecimy. Chodź tutaj. Zmienimy sobie postać. Wszystkiego muszę się nauczyć, więc jakby tutaj... Zmieniania postaci też jak najbardziej. Dobra, jest Luigi. Team jump. Wydaje mi się, że tak, zróbmy team jump, ale... Nie, zróbmy team jump, ale tobą. Właśnie, księżniczka, czy księżniczka ma jakieś leczenie? A, ona tarczę daje, ale ma bardzo słaby zakres ruchu. Więc na starcie mógłbym dać tarczę naszym bohaterom. Okej, bariera, 2 charge będzie miała. Jak najbardziej, zboostuj nas. Proszę bardzo, buścik taktyczny, odpić, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to zadziała bardzo dobrze. 4 tury, niestety to ma cooldownu, czyli to mocna umiejętność, więc niepotrzebnie jej używałem na starcie. Dobra, team jump zróbmy. Okej, i zobaczymy, jak daleko uda mi się polecieć. No nie wystarczyło mi, zabrakło mi dosłownie centymetra ZL, ale za to chyba możemy zrobić to w ten sposób i trafia wszystkich targetów. Ale dobra, zobaczmy czy przypadkiem nasz Luigi nie może tego zrobić na przykład lepiej. Dobra, to jest zwykły strzał z łuku ZR. I on chyba, okej,
110 damage? No dobra, zobaczmy co to robi. Luigi, nasza ulubiona postać, atakuje! Jednak nie atakuje. Jednak nie atakuje. A, to jest to samo, on ma to samo co Mario. Czyli jak przeciwnicy się ruszą w naszym zasięgu, to on ich zaatakuje. Dobrze myślę, czy źle myślę? Czekajcie, bo to jest koniec tury. Okej, nie mogę tego jakby sprawdzić, więc nie będę w stanie tego zobaczyć. Dobra, czy ty możesz zaatakować? Możesz. Okej, zasięg ma całkiem niezły, ale... A, bo jeszcze o nim zapomniałem. Oj, tak. Dobra, to wiesz co, może ty się schowaj. Tutaj. Weźmy ciebie. I ty masz tą zdolność pod ZL. Dobra, zaatakuj. Dwóch zaatakowałem. Okej, dwóch, dobra, jednego mniej. Jakby to jeszcze testujemy wszystko. Na pewno możemy... Bum, to sobie odpalić. Czemu by nie? Co mi szkodzi? Raczej powinniśmy to wygrać, bo ewidentnie nie ma tutaj zbyt ciężko, jeżeli chodzi o przeciwników. I tak, jest defeat all, ale kto wie, może się pojawić ich tutaj więcej. Więc tego się niestety obawiam. Dobra, i ludzi też może zaatakować. Zwykłym atakiem, albo użyć sobie odbicia. Dobra, spróbujmy może tego gościa się pozbyć troszeczkę. Zero damage. O, i chyba nie mam, nie mogę, bo to... Tak, jest projectile, czyli jakby nie możemy trafić, bo to jest za murkiem. Dobra, to pozbądźmy się tego gumby, po prostu. Trochę gram jak Pepega na razie, ale jakby z czasem myślę, że tego wszystkiego się nauczymy. Też będę musiał na spokojnie sobie poczytać te umiejętności, albo zacząć lepiej po prostu ogarniać. Dobra, czy ty możesz się ruszyć, powiedz mi? Nie możesz się ruszyć, ale mamy Sparka. No dobra, zaryzykujmy, co się stanie, jakby i tak nic nie tracę. O, ona jest w stanie niszczyć wszystko tym, dobra, swoją bumbrelą. Dobra, oni się ruszyli. Okej, okay, idealnie. I został tylko jeden przeciwnik. Okej, okay, za zero trafił. No to mu nic nie dało tak naprawdę. Dobrze, pięknie. Czy jestem w stanie ciebie trafić? Pewnie nie. Czy jestem w stanie podejść tobą i ciebie trafić? Pewnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o Luigi'ego, to myślę, że... Luigi jest w stanie tutaj coś zrobić. Tak, on jest w stanie zadać 320 obrażeń, czyli bardzo dużo. Pytanie tak, czy mogę jakby Luigi'ego zboost... Team Jump, ej! Właśnie, przecież zapominam ciągle o tych Team Jumpach. Dobra, chodź tutaj. Team Jump. Siup. Oby starczyło, oby starczyło, oby starczyło. Chyba starczy. Tak, starczy na pewno, dobra. Możemy go zdaszować. Dobra, przewrócił się. I możemy go zaatakować. Dobrze, critical wszedł. Edge sobie świetnie tutaj radzi na polu walki. No i teraz tylko Luigi. Pyk. Proszę bardzo, za 116. Piękny atak z łuku. I w ten oto sposób wygraliśmy. No, całkiem chyba mi nieźle poszło. Oceńcie mnie w komentarzu, powiedzcie, dobrze mi poszło, czy źle poszło? Czy może jednak beznadziejnie? Nie no, mam nadzieję, że chyba dobrze mi poszło. Jakby nikt nie zginął, w miarę spoko, ale też jakby walka nie była na jakimś wysokim poziomie, więc też jakoś tutaj się nie nastawiałem na jakichś tych ciężkich przeciwników. Dobra, chodźmy tu. Nie ma robociku. Open. Okay then. Wild Claws. Okej. Co to jest Wild Claws? A, informacja. O, to jest ten przeciwnik z poprzedniego ten. Play audio. Those creature in... Dobra, to nie musimy tego czytać. To jest nieistotne jakby. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i dobra, chyba mamy wyjście? Nie, mamy te ringi. Ojeju, ja nie wiem jak się biega. Dalej nie wiem jak się biega. Come on. Dobra, jak się biega w tej grze? Tak? O, tak się biega. Dobra, lecimy. Jeden. Lower. Obniżmy sobie drabinkę, bo to będzie wyjście. A, i tam są coiny. Dobra. Czyli tak, lecimy tak. Łap coiny. I tam są kolejne. Dobra, czekajcie, bo ja mam wrażenie, że powinniśmy pójść w jednym kierunku, a ja tutaj wszystko sprawdzam jakoś tak dziwnie. Dobra. Wejdźmy tu, bo może jednak warto byłoby pójść w tym kierunku i się rozejrzeć. Bo tak, przyszliśmy stamtąd, możemy wejść tu. I tu są te zamknięte drzwi. Albo tu będzie sekret, albo wyjście. Exit. Okej, czy ja wyszedłem po prostu? To mnie ciekawi, bo... O, proszę bardzo, mów. A, to są... Patrzcie, to jest ta piwnica z poprzedniego odcinka.
Tak, ta piwnica jest z poprzedniego odcinka, czyli to jest jakby skrót po prostu, bo tu byliśmy, otwieraliśmy to. Dobra, to wbijamy do środka. Teraz już jak otworzyliśmy te drzwi z drugiej strony, to wszystko się wyjaśniło i okazało się, że te drzwi to jest po prostu przejście i monety się zrespiły. Okej, ale czy przeciwnicy też? Też, okej. Nie chcę z tobą walczyć, Gumba, nie chcę z tobą walczyć. Okej, dobra, udało się. Nie chcę z nim walczyć, bo już z nim walczyłem, więc jakby... Za każdym razem jak tu wejdziemy, to wszystko się respi od nowa. Ciekawe. Dobra, na pewno chciałbym tutaj coś spróbować, ale tak, zobaczmy co tu jest. Tu mamy... O! O nie! Wildclaw, nie chcę się z tobą bić! Halo, gościu! Nie ma takiej opcji nawet. To mnie dalej chase'uje? Nie, wrócił się. Okej, dobra, czyli da się unikać walki. Okej, złapmy to. Climb down, szybko. Dobra. Złapałem. Tam są kolejne, dobra, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Złapałem, dobra, tu są kolejne. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda zrobić jakby, bo nie ma co ukrywać, zadanie nie jest łatwe. Okej, wszystkie złapałem. Łatwe zadanko, powiem szczerze, myślałem, że będzie trudniejsze, ale okej, udało się. Planet Coin Award. Dobra, czyli udało mi się wykonać pierwsze jakby tutaj takie zadanie. Dobra, czyli jeżeli pójdę na górę, to będzie wyjście. Chyba do tego wyjścia pójdziemy, bo tam na dole, no nie chciałbym walczyć z jakimiś ciężkimi przeciwnikami. Spróbujemy porobić główne misje jakby. Te poboczne sobie zostawimy, bo wydaje mi się, że to nie jest jakby... Nie jest najistotniejsze, bo w tej grze jakby... No długo walki trwają, bardzo długo walki trwają, a wydaje mi się, że to będzie troszkę nudne, więc będziemy lecieć z główną misją. Dobra, to co w skrzyni jest twoje, to wiemy. Okej, dobra, wychodzimy. W ogóle zobaczmy, ile mamy procent ukończenia planety, bo jakby wykonaliśmy taki dość ważny element rozgrywki, więc kto wie, może mamy już wykonane całkiem sporo tutaj, jeżeli chodzi o tą planetę. Jestem tego po prostu ciekaw, więc zaraz sobie to obczaimy. O, mamy cutscenkę, dobra, ważne teraz. Okej. I możemy teraz, bo teraz zdobyliśmy tego Sparka jakby i on nam pomoże Lighthouse odpalić. Więc to jest istotne. Dobra, wejdźmy sobie może tu. Sparks item. Dobra, nie, nie, nie. Musimy wejść w questy. Questy były M Y. Pod Y, a nie, questy były tutaj chyba, tak. Mapa. Quest log. Możemy sobie zobaczyć quest loga. Bo tak, tu wykonaliśmy jakieś zadanie z tego co widzę. W świątyni jest dużo wykrzykników. Tu mamy zadanie na wysokim poziomie. Tu mamy zadanie na piątym poziomie. Piąty już mamy, więc możemy robić. Tu się pojawiło z wykrzyknikiem. Bombo Hunt. I tu mamy iść do świątyni, czyli to jest ważne. Okej. Okay. A nie, mamy iść do Lighthouse'a, bo w świątyni to my byliśmy, z tego co pamiętam. Okej, okay, czyli to jest cała planeta, nie ma więcej. Bardzo mała planeta swoją drogą, że tak powiem. Dobra, jak sprawdzić progres? Tu mamy progres. Okej, okay. 33% Sparki, Story Progression 9%. Czyli łącznie tutaj na tej planecie mamy 33% progresu, a Story mamy 9%. No to Story jak mamy na 9%, to wydaje mi się, że całkiem sporo. No to co, wbijamy do Lighthouse'u i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Tak więc, Sparku, otwieraj nam tutaj to miejsce. Słoneczny Spark, pięknie, dobrze. Nie mogę tego zrobić, nie jestem tak nie mogę dalej pójść, nie jestem tak dobry w walce jak wy. Okej, okay. Do zobaczenia później. A, czyli otworzył nam i po prostu sobie poleci. Jep, dokładnie. A chwila, to on jakby nie będzie z nami walczył? Nie, po prostu sobie poszedł. No dobra. Wbijamy do środka i zobaczymy, co tu się wydarzy. No nie wiem, czy moja drużyna jest dobra. Tak składałem ją na szybko, więc zobaczymy. Ale wydaje mi się, że powinno być git. Są oczka. O, będzie walka. Czyli to jest jakby obowiązkowa walka. O, czyli tu już będziemy musieli stoczyć kilka walk i to tak na serio. Z tego, co pamiętam, pod którymś klawiszem dało się wyleczyć cały team. Ja to właśnie sprawdzam. O, jest, 100 do 105 monet. I z tego co pamiętam, to da się ich wyleczyć, ale to będzie kosztowało nas jakby coraz więcej. Za każdym razem będziemy próbowali wyleczyć, gdzieś to wyczytałem. Okej, okay, możemy wejść tu, albo możemy zawalczyć z tobą. Ty strzeżesz jakiegoś jajka. No dobra, piąty level. Zdaszował mnie pierwszy, najgorzej. Jejku, ja miałem słaby refleks, słaby refleks. Okej, okay, fight your fire. Defeat all, pokonaj wszystkich. Dobra, czyli tu już będziemy musieli pokonać tego Wild Claw'a. Nie podoba mi się to, bo to jest duży przeciwnik. Z giga duży przeciwnik. O, Sparki. Niebieski Sparkuś. Okej, okay. A nie, to jest wodny Spark. Okej, okay. If you win this battle, a okej, okay. Jeżeli wygrasz tą walkę, dołączę do ciebie. Okej, okay. Watch the flaming okej, okay. Stooges.
Okej. O, czyli to są ci podpalacze. Dobra, dobra. Trzeba będzie na nich uważać. Okej. Czyli oni będą jakby ogniem nas tutaj próbowali pokonać. No dobra. Tu mamy jednego, tu mamy drugiego. Ej, sporo jest przeciwników. Powiem tak, sporo przeciwników jest. Trochę mnie to martwi. Nie podoba mi się, że to jest, że tu jest sporo przeciwników. Dobra, spróbuję pójść górą jakoś. Dobra, tu będę bardzo odsłonięty. Pytanie, czy oni będą w stanie mnie jakoś zaatakować. To mnie najbardziej ciekawi. Dobra, weźmy sobie Luigi'ego. Luigi może atakować, dobra, z dystansu. To może tak zróbmy. Ja bym najpierw się pozbył tego wielkiego byka. Wiecie, tak mi się wydaje, że to będzie chyba najrozsądniejsze. Dobra, team jump możemy zrobić. Dobra, spróbujmy zrobić team jump. Hops. Dobra. Okej, zawsze coś, nie ma co. I chyba teraz mogę zaatakować go już. Dobrze, świetnie. Na pewno sobie odpalę tarczę, bo on tu będzie chciał mnie przyatakować od razu, więc dobrze jest mieć założoną już tarczę na starcie. I teraz możemy tak. Cyk. I wydaje mi się, że od razu jego atakujemy. Weszły criticale bardzo ładnie. Okej, to chyba nie jest aż tak ciężki. A, on ma swoją zdolność, że odda. Dobrze, że miałem tarczę. Bardzo dobrze, że miałem tarczę. Chociaż, jak sami widzicie, no nie jest kolorowo. Dobra, Luigi. Na pewno w ciebie, w tego trzeba strzelić gościa. Dobrze. To 148. Okej, on się przemieścił, ale to mu nic nie da. Bo teraz ja mogę sobie podejść księżniczką Peach tutaj, za murek. I zrobić tak. I zrobić mu bubu. Ale on nie zginie. Aha. A jak się wychylę tak? No, okej. No nie wiem, no nie wiem, czy to aż tak nam dobrze pomoże. Turbo Charge. Damage. Allies. Okej, czyli, no dobra, spróbujmy. Czy to na mnie też zadziała? Powinno na mnie to też zadziałać. Dobra, Sparky. I jest zboostowany atak. Ale to wciąż za mało. No, jakby wszedł crit, to jeszcze. A, brakło ci podejścia, no dobra. Okej, Luigi. Co może zrobić Luigi? No jedyne, co może zrobić, to mogę odpalić tą zdolność. Jeżeli ktoś wejdzie w mój ręcz, to go załatwię. Mam nadzieję, że ten duży chłop się pierwszy wejdzie i będę mógł go załatwić w ten sposób. Tak, dobrze, poszło zgodnie z planem. Ojojo, i podpalacze. No, tu już może być mały problem. Ale myślę, że dzięki nim, aha, i dzięki nim przemieszczam się po planszy, więc i spoko, i niespoko, powiem szczerze, ale okej. Dobra, i już mamy jednego bohatera oszołomionego. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra. Ciebie potrzebuję. Za 145. Dobra, barierka. No, muszę zrobić tak, żeby trzymać się całą drużyną w jednym miejscu, bo z tego co widzę, to nie jest to łatwe, na pewno. Dobra, pamiętajmy o daszowaniu, do którego nie mam zasięgu. A ona chyba, nie, może zdaszować, dobra. Dobra, to może jednak Luigi. Taktyczny dasz. I kurczę, nie zginie. No nie zginie, ewidentnie, dobra, iksik. Czy ja jestem w stanie to mnie leczy tylko. Więc chyba się nie opłaca leczenia teraz, tak mi się wydaje. Dobra, strzelmy w niego po prostu. Nie wszedł crit, niedobrze. Dobra, możemy zrobić tak. Okej. W razie czego będę miał odbicie obrażeń, więc to wydaje mi się bardzo mocne. Trzeba będzie z tego korzystać częściej na pewno. Dobra, i tu możemy przyatakować coś. Okej. To 0%. Dobra, jak podejdę bardzo blisko, to czy mocniej mu przywalę? Mniej, ale będę w stanie zranić też dwóch przeciwników na górze. Więc chyba git. No, chyba. Zobaczmy. Okej, podpalenie rzucił, ale też odbicie i dzięki temu zginął. Dobra, wy się przemieszczacie. Oj, znowu podpalenie. I on też się przemieści, żeśmy rzucili podpalenie.
Oj, Luigi na wyczerpaniu, Luigi na wyczerpaniu. Jednak mogłem się uleczyć. Mogłem się jednak uleczyć, nie pomyślałem o tym. Dobra, ona ma barierkę, więc git. Bardzo git, że tak powiem. Dobra, za 145. To mało. Dobra, zobaczmy jak Luigi. Na pewno muszę się uleczyć. Czyli tak, X, grzybek. I to mnie kosztowało, a to mnie kosztowało jeden ruch. Chyba powinienem się stąd ewakuować, bo nie jestem za żadną zasłoną. Jumpta, okej, mogę zeskoczyć na dół. Skorzystam z tego. Dobra, i ciebie mogę przyatakować, albo ciebie. To mi nic nie da. Nie mam umiejętności, nie mam niczego. Życia też za dużo nie mam. Dobra, spróbujmy tego gościa. Crit, oby crit wszedł. Proszę, crit. Nie ma crit, ale okej, ale padł. Dobra. Na pewno ciebie potrzebuję. A ty już nic nie możesz zrobić. O kurczę, ona już nie może. Ona może tylko zaatakować. Więc chyba warto będzie wejść tu. Tego się nie opłaca, goście. Ale zabrakło mało do barierki. Najgorzej. Dobra. Może crit wejdzie. 108, nie wszedł. Dobra, ale wydaje mi się, że wygramy tą walkę. Chociaż jest ciężko. Jest ciężko. Okej. Dobra. Ale księżniczka ma dużo życia, więc git. Ten sobie przyszedł tutaj. Dobra, przeatakował i to mu nic nie dało. Okej. Dobra, to już teraz mogę przyspieszyć to po prostu. Pyk. Zaatakować. Nice. Siema. I... Oj, teraz ja nie mam jak. Chyba, że... 0%. Nie ma szans, żebym trafił z tego. Dobra, zawsze mogę użyć... ZR. I naszej super zdolności. Mogę skipnąć te animacje, ale nie zrobimy tego. Animacje zawsze spoko. Dobra. I będę stał tutaj. Okej. I tak, mogę się uleczyć, ale chyba się nie uleczę, bo się nie opłaca. A. Dobra, czy ty coś możesz jeszcze ciekawego zrobić? A nie, dobra, to mi nic nie dało. Dobra. Zobaczmy, co zrobi przeciwnik. No wychyl się. No właśnie. Na to czekałem. Ej, te umiejętności są bardzo dobre, jeżeli chodzi o te wychylanie się. To giga dobrze działa, dobra. Nasza bohaterka Edge wstała. Nie wiem tylko, jak zregenerować ich życie. W sensie, wiecie, o co mi chodzi. Żeby jakby przywrócić im życie przed walką. Zastanawiam się, jak to ogarnąć. Dobra, mamy nowego na pewno. Dash? Okej. Jakieś jajo mamy. Kill Prism Obtained. Zobaczmy. Ja mogę to jajo wrzucić? Pick up. Throw. Nie, throw, czekajcie. Throw jest pod... Dobra, pick up. Petrow. Okej, gdzie się mogę umieścić, ale... Pytanie, gdzie? Tu? Nie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Gdzieś na pewno trzeba je umieścić, ale... Gdzie? Nie wiem. Sprawdźmy tu. O. B. Czy to jest dobry klawisz? Tak, dobry wciskam. Czyli gdzieś trzeba je położyć, ale no właśnie. Pewnie gdzieś na górze, tylko że na razie nie mamy dostępu tam. Do tej wyższej strefy. Ewentualnie wrzucić je tutaj. Pick up. Throw. Enter. Wlazłem! To się może źle skończyć. Ja tutaj od razu po prostu wlazłem bez zastanowienia jakiegoś większego. Ale dobra, może nie będzie tak źle. Okej, czyli jesteśmy w... Okej. Niesamowity. No dobra. O! Znudzone króliki. O! Szukały rozrywki. Znaczy kurliki, ja będę mówił na nie króliki, ale no wiecie, o co chodzi. O, czyli mają jakiś... nagrodę. Za przejście tego pomieszczenia. Okej, jeżeli to nacisnę, to coś się wydarzy. Blue Coin Challenge. To jest jakiś challenge? Okej, complete the coin challenge. Dobrze, unlock the pipe. With 12 sparks, czyli teraz muszę jednak łazić po mapie i znajdować sparki, na to wychodzi. To jest nasza główna misja. Okej, ciekawie się zapowiada. Dobra, czy mogę coś tutaj wykombinować mądrego?
Okej, to będzie na pewno... A, bo to są challenge. Dobra, czy ja... Właśnie, pytanie najważniejsze. Czy ja mogę jakoś wylecieć moich bohaterów? Czy mogę ci wylecieć? Edge. Select. Items? Grzybek? O, i pewnie w ten sposób. A nie, no jakby nie mogę, no patrzcie, no nie da się. Nie da się wylecieć bohaterów, nie mam pojęcia jak. Jest Edge, no select. Team, items. You own 3, super mushroom. No dobra, ale to mi nic nie daje. Czyli co, nie mogę wylecieć bohaterów w żaden sposób? No na pewno jakoś się da. Napiszcie mi w komentarzu, bo jakby jeszcze tego nie ogarniam. W ogóle mamy nowego Sparka. Co on robi? O, efekt deal 120%. O, splash, okej, okay, czyli jakby jeszcze będą splashować te... Splashowane obrażenia będą. Ciekawe. Dobra. Interesujące. W ogóle chyba tego Fire Sparka byłoby warto dać dla Luigi'ego, tak mi się wydaje. Dobra, popróbujmy, bo wydaje mi się, że jakoś uleczyć się powinno dać, ale kurczę, no... Próbujmy już wszystkiego, ale... Dobra, od razu wejdźmy w items. You own 3. No nie, chyba się nie da. No wychodzi na to, że się nie da. Dobra, spróbuj ten challenge. Activate. Okej. Okay. Blue Coin Challenge. Że takie łatwe? No dobra. No złapałem wszystkie. To tu jest easy. Skrzynka. Okej. Okay. Open? Open. Twórzmy to. A, to jest notatka, dobra, to jest notatka. A i my będziemy mogli zejść chyba jeszcze niżej. A to? That'll work. Coiny. That's nice. I tutaj nic więcej nie mamy. Get to the top. A, czyli jednak nie, czyli jednak na top lighthouse'u. Czyli jednak top lighthouse'u, nie wiem. Jak ja patrzę na tę misję, że ja czytam je i nie rozumiem. O co chodzi? Czekajcie, już sprawdzamy to. Robimy tak. Dobra, mapa. Mamy tutaj misję. Okej, okay, get to the top of the lighthouse. Gdzie ja wypatrzyłem tą inną misję? Ile progresu? 9%, dobra, nic się tutaj nie zmieniło jakby, więc spoko. Nie wiem, gdzie ja to wypatrzyłem, nie mam pojęcia. Dobra, po prostu mamy wejść na szczyt. Okej, okay, wchodzimy i tyle. Nic więcej. Tylko, że my wchodzimy kominem, więc wchodzimy w dół? W teorii? O, dobra. Na dół, ale jak pokonać tamtego gościa? O, czyli tutaj przyszedłem tylko po challenge? Tak, chyba tu przyszedłem tylko zrobić challenge. Więc z tym jajkiem trzeba coś innego zrobić. Tak, bo tu nic więcej nie ma. Blue Coin Challenge. Tak, dlatego był niebieski komin. Wszystko się wyjaśniło. Dość trudna jest ta gra, w sensie taka nieintuicyjna jak w inne gry, które grałem. Nie mówię tutaj, że jakby Luigi Mansion 3 nie było i nieintuicyjne, ale wydaje mi się, że było łatwiejsze niż to. Zdecydowanie. Mogę tu rzucić chyba. A, pick up. Throw. Dobra. O, mamy progres! Udało się! To trzeba było tak zrobić. A ja totalnie nie ogarnąłem tego. Co się dzieje? Dobra, na sam szczyt. O, tu jest jakiś fragment fajny. Dobra. No czego ja oczekiwałem, no. Trzeba coś tu położyć. Bardziej po prostu przesunąć. Ej, czyli teraz mamy jakby zagadki. Okej, okay, to już mi się bardziej podoba, bo jak sami widzieliście, w walce nie jestem dobry, ale w zagadkach jestem dobry. Więc tutaj akurat to mi będzie, mi naprawdę miło, jeżeli gra da mi więcej zagadek, aniżeli walki, naprawdę. Chociaż walki też są fajne. Dobra, top tak i teraz tak. Czy to coś tu mamy? I secret? Secret przejście? Cokolwiek? Nie ma, dobra. No to lecimy dalej. Tym razem na samą górę. Okej. Okay. I zobaczmy, co się tu kryje. Na samym szczycie lighthouse'u. Tup, 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 tup. O, jeszcze nie jest szczyt, na to wychodzi. Mamy coiny. Coiny bardzo się przydadzą. No, to nieźle. To nieźle odwaliłem. Boże, żeby tylko nie było to jakichś ciężkich przeciwników. Żeby był zwykły. Jeszcze nie zdaszowałem, więc... No jestem chyba na gorszej pozycji, na to wychodzi. Tak mi się wydaje. Ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Może mi pójdzie dobrze. O nie, jest wielki przeciwnik. Ale są bomberki. Okej. Okay. To jest na myślenie. Ewidentnie to jest na myślenie. Dobra. Team jump. Zrobimy tak. Team jump najdalej jak się da. Czyli stąd. Dobra, Edge jest na wyczerpaniu, więc no niezbyt ciekawie.
Team Jump. Luigi. Dobra, dobra. I zdaszujemy bomberkę. Dobra, trzech bohaterów w jednym miejscu to nie jest dobry pomysł, na pewno. Okej, w teorii mogę od razu zaatakować go, ale to mi nic nie da. Dobra, pierwsza rzecz najważniejsza. Edge. Leczenie. To, czego potrzebujesz. Dobra, jeżeli on się... A, wait a minute. On przy każdej mojej turze będzie się ruszał, więc lepiej będzie wykonać, że tak powiem, team jump z takiego bardziej bezpiecznego miejsca. Dobra. Dobrze, i tak. Jest Edge? Jest Edge. Nie ty, ma być Edge. Zaznaczmy Edge. No, dziwnie to działa, dobra. Team jump. Okej, lecę, lecę, lecę. Idealnie. Teraz tak, dash. Pick up. I boom, w gościa. Dobrze. Okej. On na razie nie może nic zrobić. Dobra, czyli tu mogę się cofnąć i mogę wykonać kolejny team jump. Tak, mogę wykonać kolejny team jump, ale to już mi nic nie da. Dobra, ty na pewno tu musisz iść. Luigi też poproszę gdzieś... może bardziej tu? Chyba stąd będzie w stanie strzelić. Natomiast Edge, musisz się cofnąć, zdecydowanie. Musisz się cofnąć i użyjmy sobie zdolności pod L. I chyba nawet są w zasięgu. Prawie są w zasięgu. Dobra. Nie, tylko... Dobra, Peach była w zasięgu. Okej. Czy możesz jeszcze? Już nic nie możesz. Dobra. Luigi. No zdecydowanie to się przyda. To jest jakby oczywista oczywistość. Teraz skipnijmy to. Teraz tak. Bum. Dobrze. Weszło ładnie. On teraz się ruszy? Nie. Tak, ruszył się, przez co moja umiejętność zadziałała. Okej. To teraz ty. Powiem wam szczerze, ten duży przeciwnik nie jest wcale taki straszny, jakby się mogło wydawać. Dobra, 2 na 3. To jest chyba prosta walka, bo mamy tylko jedną bomberkę teraz do pokonania. Okej, skipujemy tą turę. Phew, okej, nie było tak źle. Mogło być zawsze gorzej, ale jest git, jest git. Dobra, na pewno team jumping jakiś musi tutaj wlecieć. Ops. To żebym doleciał. Let's go! Dolecę bez problemu. Siup. Siup. I siup. Nice! Dobra, pięknie, udało się. Walka wygrana. Więc drogi widzu, zostaw łapę w górę, bo idzie mi nawet dobrze. Proszę. Dobra, lecimy dalej. Trochę starbitsów zdobyliśmy, więc git. W ogóle można zagrać jeszcze raz. Ciekawy jestem, czy jak się zagra jeszcze raz, to czy dostaje się kolejne jakieś rewardsy. To mnie ciekawi. Oj, dostaliśmy grzybka. Super Mushroom Obtain. Check your items now. Pod Y. Nie ten guzik, nie ten guzik. Pod Y, pod Y. Y. No i dobra. Wydaje mi się, że ten mushroom nie za dużo nam da. W sensie, no nie możemy go teraz użyć. R? Nie da się. Więc napiszcie mi, obowiązkowo napiszcie mi w komentarzu, jak leczyć nasze postacie. To jest coś, co musicie mi pomóc. Na szczęście proszę was, żebyście mi pomogli. Nie to, że musicie. Ale byłoby miło, gdybym się dowiedział, jak wyleczyć moje postacie poza walką. Czy jest to jakaś opcja spania? Czy coś? Może... No tak mogę je wyleczyć, tak? No to ja jakby okej, rozumiem. Ale to mnie kosztuje 110 monet. I czy to jest jedyna opcja, czy jest to jest jakaś inna, łatwiejsza? Bo jeżeli jest, to ja chcę. Zdecydowanie. Dobra, idziemy na górę. Będzie walka tutaj jakaś kolejna. Nie, jest oczko, dobra. Jest oczko. Zagadka, dobra. Oczko blokuje, czyli tak. Dasz. Podnosimy. Ej, oczko. Siup. Działa to? Jezu, mi się klawisze mylą. Dobra, podnieś jajko. Dobra, zniszczone. Nice. I teraz tak, przesuńmy to. Przesuńmy tą wielką skrzynię i otworzy nam się wejście na kolejne piętro. No, czyli na kolejnym piętrze prawdopodobnie będzie jakiś przeciwnik. Przynajmniej tak to wygląda i tak mi się wydaje, że tak właśnie będzie. Tu nic nie ma. Dobra, jest git, jest git. Bardzo dobrze. I like it. Chodźmy na górę. Get to the top of the lighthouse. Let's go. I exit. Dobra, czy my właśnie weszliśmy na sam szczyt? Mam wrażenie, że na samym szczycie będzie jakiś potężny przeciwnik, z którym będziemy musieli zawalczyć.
Mam takie dziwne, głupie przeczucie. Obym się mylił. Okej. Come rain or shine. Triumph over the darkness. Oh. Dobra, czyli chyba jednak będzie walka. Dobra, Dark Tentacle. Level 6, czyli będzie potężna walka. Dobra, musimy zmienić team. Ten team fajny, przetestowany, ale my wydaje się, że powinniśmy coś zmienić. Jednak potrzebujemy lekarza w naszej drużynie. Peach była super, ale chyba będziemy musieli ją wymienić. Chociaż Luigi'ego mogłem wymienić. Nie, Peach wymienimy na... Okej, i ona jest Combat Healer. Brawler. Dobra, Combat Healer. Jakby, no zdecydowanie leczenie bardzo potrzebne. Ty jesteś spoko i mamy lekarza. No dobra. I guess może być, tak mi się wydaje. Dobra. Walka. No co ma być, to będzie. Mogłem się wyleczyć, ale no jakby... myślę, że nasz Combat Healer sobie poradzi. O, wow. Destroy the darkness eyes. Mamy przekichane. Ale dobra, widzę, że nie ma dużych przeciwników. To mi się podoba. I są bomberki. Zielony Spark! Ale ładny. Ja chcę tego zielonego. Toxic Quake. Wygraj tę walkę i inaczej nie pójdę z tobą. Coś na tej zasadzie powiedział. Uwolnimy cię. To może zająć kilka podejść? Nie, nie, nie. Nie ma innej opcji. Okay, if you destroy the Eye of the Darkness on the pool, it will light the fire. The eyes. Okay. Aha. And since the darkness dimension and mm-hmm. are connected, the lighthouse on Beacon Beach will light up too. O! Świetnie. No to here we go. Dobra, zaczynamy od ciebie. I tak. Leczenie zostawimy na koniec. Dasz. Dobra, podnieśmy tobą bomberkę. Zadało mu. Okej, więc misja wykonana. Luigi. Daszyk. No i przeżył. Not good, że tak powiem, not good. Dobrze, więc tak, teraz ty. Leczenie. Dwóch możesz leczyć na raz? Wow, ona leczy zasięgowo, nie jeden target. To zmienia kompletnie postać rzeczy. Jesteś OP, dobra. Dobra, czyli teraz tak, mamy wyleczonych bohaterów, więc możemy zaatakować. Chyba muszę ciebie zaatakować, no to wychodzi. Team Jump. Może Team Jump z Luigi'm zróbmy. Luigi na pewno będzie mógł strzelać za tych, za tego. Dobra, to Team Jumpik. Siup. Jak najdalej. Dobra. Teraz tak. Tarcza raczej mi tu nie będzie potrzebna. Okej, efekt... One charge. Dobra, to jest ważne. Na pewno tego użyjemy. Dobra, skipnijmy tą animację. Nie jest to nam już istotne. Załóżmy sobie tarczę. Luigi dostanie tarczę, więc też git. Jest! Git. Widzowie, I have no idea what I'm doing, ale to działa. Dobra, czyli tak. Ty musisz... A już nic nie możesz zrobić, bo użyłem tarczy. Mogę dwa działania wykonać, a chciałem wykonać trzy. Aha. Brawo ja. Dobra, to weźmy sobie tego Sparka. Reflect. I to działa tylko na mnie. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. I wykonajmy ciekawy ruch. A mianowicie to zróbmy. Dobra, czyli wykrywanie przeciwników. Dobra, natomiast ty możesz zaatakować, ale czy możesz zaatakować kilka osób naraz? Nie, bo ty masz ten, swoją umiejętność, dobra. O, w ogóle mogę zniszczyć oczka i chyba tak też powinienem zrobić. Czy te oczka będą coś robiły? Dobra, mam złe przeczucia co do tego, ale okej. Dobra, schowajmy się
Kurczę, nie wiem gdzie się schować, to jest trudne. Dobra, tu chyba, po prostu. Dobra, zniszczmy tego gościa na blisko. Bang, bang, bang. Pięknie. Dobra, ty nie możesz nic zrobić, no to chyba tura przeciwników. Dobra, zobaczmy co się wydarzy. Bomberka podeszła. Przeciwnik rozwalony. Drugi i trzeci. Prawie. Ten się chowa i będzie atakował z dystansu, no dobra. I ten też zaatakował, dobra. Okej, okay. Wydaje mi się, że chyba wszystkie oczka trzeba mimo wszystko zniszczyć. Takie mam przeczucie, że te oczka muszą zostać zniszczone. Tak, no bo inaczej nie zapalimy... Czekajcie, misja Destroy... A, misja... No, patrzcie, jestem głupi, nie spojrzałem na misję. Misja jest zniszczyć oczka, więc tak naprawdę... Musimy tylko zniszczyć oczy i to już jest wygrane, więc nie musimy walczyć z przeciwnikami. Ale i tak musimy walczyć, tak czy inaczej. Dobra, czy jesteś w stanie jeszcze dwie tury będziesz mogła leczyć? Git. Dobra, więc ty zajmij się... Chyba tym gościem bardziej mi się wydaje. Albo tym? Dobra, tym, niech będzie. Mhm. A już się nie mogę ruszyć, to był błąd trochę. To był błąd, więc tego też musimy rozwalić szybko. Volt. Okej. Dobra. Aha! Bo tam był murek. Ohoho. Ohoho, to się porobiło. Dobra, rozwalmy jedno oczko. Po prostu. Dobra, jedno rozwalone. No i koniec, no, koniec mojej tury. Tu się kończy moja tura w tym momencie. Dobra, ty schodzisz, ale nic nie zrobisz raczej. Zrobisz, ale masz zasięg za dobry. Mhm. Ajajaj. No ta Edge strasznie obrywa, strasznie. Padnie. Jap. No niestety. Aha. Co to za jakiś portal tutaj się pojawia? No to będzie giga ciężka walka. Potężnie ciężka walka. Okej. Tak naprawdę w ogóle nie muszę się przemieszczać. To jest najciekawsze. Dobra, zniszczmy to. To jest chyba priorytet, jeżeli chodzi o to. Niszczenie portali. Dobra, Luigi. Musisz to zniszczyć. Tak jest. Dobra. I kończymy turę. Tak, kończymy turę. Okej. Okay. Spróbuję poniszczyć te oczy tutaj. Oni tak już jakby Edge powalili, więc... No i tak już mam jednego sojusznika mniej. Dobra, bohaterowie. Jedno oczko. I ty zniszczysz... Możesz wyleczyć. Nie, zniszczymy kolejne oczko. Na tym polega misja. Zniszczyć wszystkie oczka. Więc nie jest powiedziane, że muszę walczyć z jakimikolwiek przeciwnikami. 3 na 11. Dobra. Leczenia jeszcze nie będę używał. Jestem ciekaw, czy leczenie działa też na powalonych naszych sojuszników. Wydaje mi się, że chyba nie. Czy chcę skipnąć turę? Tak, chcę skipnąć turę. No dobra, podchodźcie, zapraszam. Trzech. I ten też coś się tutaj przemieszczy. To ci nic nie da. Jest kolejny portal. O, tamten już tamten portal to już będzie ciężko. Nic nie ogarnę z tamtym portalem. Mamy 3 oczka na 11 zniszczone. That's bad. That's very, very bad. Dobra, ZL. Mogę kolejne 3 zniszczyć. W ogóle wejdźmy w tryb latania, bo tego nie sprawdziłem. Okej, okay, tu są. I tu są. Te chyba będę w stanie zniszczyć z dołu. Ale jest ich za dużo. Jakby no i tak nie jestem w stanie, bo przeciwnicy mnie załatwią w tym czasie, kiedy będę niszczył oczka. Chyba, żebym miał taką drużynę, która byłaby w stanie no, ogarnąć to. Ciekawe. Dobra, podejdź sobie tu może. Nie będzie za zasłoną wtedy. Nie oczka, a możesz dalej? Nie ma zasięgu na nich. Ulala. Nic dobrego to nie wróży. Dobra, Luigi na pewno będzie miał. Więc tak, chcemy to. Nie, nie chcemy oczka. Chcemy tak.
Reflektor na pewno. Dobra. Okej. 260. Niedużo. Najgorsze jest to, że ona nie ma sparka, bo jej nie dałem żadnego. No to nieźle. No to nieźle. Dobra. 260, dobra. Zróbmy to w ten sposób. Critical przeżył. No niestety. Dobra. I G. Jeden ruch. Albo atak, albo broń. Albo team jump. Nie, to chyba nie jest dobry. Team jump to nie jest dobry pomysł. Dobra, pyk. Trafiony, zatopiony. No to chyba... Możesz uleczyć, ale nie opłaca mi się. Nie, nie opłaca się, nie opłaca się. Nie ma co, nie ma co. Dobra, zobaczmy, co zrobią przeciwnicy. Co mi to zniszczyć na pewno. Aj, trafiły ją. Jakby w dwójkę jeszcze jest to do wygrania. Z portalu wyszedł ten czerwony. I niebieski. Aha. Aha. I zniszczyli mi barierkę. I jeszcze jeden. Jeszcze bomberka. W sumie bomberka jak wyszła to bardzo spoko. Dobra. Chyba jestem na bardzo przegranej pozycji. Więc tak, ty tu. Ty tu. Sprawdzamy ciebie. Chodź tutaj. Czy twoje leczenie nie ma zasięgu? No właśnie, czy jej leczenie też daje nam zasięg taki? Dobra, Luigi, team jump. Luigi! Bomberka. Boom, daszyk. Dobra, oberwali. Za zasłonę. Steady shot. Dobra. Ustawmy się tak, żebym ich widział, żebym miał ich na oku po prostu. Tam jest jeszcze jeden króliczek, ale to mi nic nie zrobi. Rozwalmy tego. Bang, bang, bang. Portal zniknął, więc chyba git. Gdyby nie ta bomberka, było po nas. Dobra, mamy dużo życia. Ja jeszcze mogę atakować. Ej, dobra, to rozwalmy tego. I ty jeszcze możesz uleczyć. Dobra, nie ma zasięgu. Confirm. Zobaczmy, czy się uda. Jak ty się ruszysz, to Luigi powinien cię wykryć. A, nie ruszył się dobrze. Źle się ruszył. Nie tak, jak chciałem. Kolejny portal. Oh my god. Dobra. Wstawaj! Wstawaj! No nie da się. A mogę grzybka użyć? No nie, mogę siebie tylko. Dobra. A czy ty możesz... Poczekajcie, sprawdźmy. Podejdź. Nie! Jak już jakiś bohater nam padnie, to już jest koniec. To już jest bye bye. Dobra, daszyk. Luigi. Też chyba zrobimy dash, ale... To nie załatwi. To nie załatwi naszego problemu. Dobra, możemy się tu schować jedynie. Na bardzo blisko mogę zaatakować. Okej. Okay. Dobra, ty się schowaj. Tak, tutaj. Za zasłonką, chociaż... Mogę w tym czasie zniszczyć sobie jedno oczko. Okej, okay. I'll take it. Dobra, jedno oczko zniszczone. Ta walka nie ma prawa się udać, ale jakoś idzie do przodu. Dajemy radę. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko sobie poradzimy. W końcu to tylko zwykłe króliki. Z portalu sobie wychodzą. Tam jest kolejna bomberka. Dwie bomberki teraz mamy. Dobrze. Okej. Okej, 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 okej. Musimy na pewno się przemieścić bliżej. Ta zasłona wciąż działa w połowie. Mhm. Dobrze, więc tak. Reflektor na pewno. Mhm. Team jump. Jakoś łatwiej mi się steruje dwoma postaciami, powiem wam szczerze. Zdecydowanie łatwiej, dobra. Za zasłonę. Jeżeli trafię w bomberkę, 0%. Nie mam nawet możliwości. Gdybym był na górze i trafił w bomberkę, to oni wszyscy by polegli.
Tak też zrobimy w następnej turze, bo bomberkę, jeżeli trafię, to ona wybuchnie, więc nie muszę ich podnosić. To jest sprytne. Dobra, ty atakuj. Raz, dwa, trzy. Bang, bang. Luigi też atakuje. I atakujesz tego. Dobra, w teorii powinienem żyć. W teorii. Ale just for sure, małe leczonko nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. I czas na turę przeciwnika. Dobra, bomberki się przemieszczają. Very, very bad. Very bad. Ale też jakby dobrze. Też dobrze, źle i niedobrze. Dobra. Ten się przemieścił tutaj. Niszczy mi tarczę. Pewnie jeszcze jeden portal się otworzy, znając życie, i to w tej rundzie. Oj, jestem już tutaj wystawiony. Dobra, bomberki. Mogę je zniszczyć. Trzeba pomyśleć, jak to zrobić mądrze, a nie głupio. No, ja tu chyba wszystko głupio robiłem. Dobra. Jeżeli podniosę bomberkę, to mogę nią rzucić w nich. A czy mogę podnieść dwie bomberki i rzucić? Ciekawe. A ona tam nie podejdzie, to jest jej max zasięg. Czyli... jeżeli wykonam tutaj team jump, to nie starczy mi chyba zasięgu. To jest maksymalny range, jaki może zrobić. Dobra, chyba nie mam wyjścia, zaryzykujmy. No dobra, zyskałem coś na tym. Boom. I boom. I'm smart. Very smart, Admiros, very smart. Okej. So... schowam się tu może. Spalę sobie steady szter. I dodatkowo... pyk. Na blisko walniemy tego. Te bomberki naprawdę zmieniają postać rzeczy. I może... bo to już są ostatni przeciwnicy, na to wychodzi. Mogę go... 166. Dobra, to ja po prostu zniszczę oczko. Po prostu. Jedno oczko mniej. Dobra, tura przeciwników. Confirm. Będą się pewnie otwierały portale. On ucieka. A, on po prostu się przemieścił, żeby móc mnie zaatakować. Co, i tak mu to nic nie dało? Dobra. Wychodzi na to, że już został sam. Więc chyba udało mi się wygrać tę walkę za pierwszym razem. Ale pewności nie mam. Więc podejdę do niego. I go zdaszuję. Nie, wciąż są oczka. Oczka wciąż żyją. I egzystują na naszym świecie. Więc pewnie jeszcze jakiś portal się otworzy. Tura przeciwników. Okej, okay, nie ma już przeciwników. Po prostu, nie ma już przeciwników. Wygrałem to. Dobra. Kolejne oczko zniszczone. That's nice. Może tak. Skipnijmy tą turę. I mogę się na spokojnie poprzemieszczać. I chyba zostało nam oczko jedno na samym początku. Tak, jedno oczko zostało, dobra. Możesz wrócić i chyba już jestem w stanie je trafić. Okej. That was pretty hard, I guess. Battle clear, udało się. Edge, ty nic nie zrobiłaś. Okej, okay, Purify Darkness Energy obtained. Okej, okay, git, udało się, wykonaliśmy naszą misję. Kinda musiałem pomyśleć, ale ta gra chyba na tym polega, ta gra zmusza do myślenia. Dobra, lecimy next, zobaczymy, co teraz się wydarzy, więc udało nam się wygrać, więc będziemy mieli cutscenkę. Więc kinda chyba dobrze. Rozpalmy Lighthouse. Ale ładnie będzie teraz. W końcu na tej planecie zawita słońce. Tak. Ale ładnie. Kurliki zadowolone. One są głupie. Rybka pływa. O!
DJ odpala muzykę. Impreza na całego będzie. Czy mi się właśnie udało przejść pierwszą planetę? Nawet na drzemeczek jest jakiś szczęśliwy. Okej, okay, how can you jump so high? Jak możesz skakać tak wysoko, no w sumie? You can beach bar, okej, okay, dobra. Okej, wciąż zostało troszkę tentakli do zniszczenia. Coś powinien ci powiedzieć, it's about Kursa. Czyli Kursa jest naszym przeciwnikiem, to wiemy. The Spark Hunters. Oh, they came to me before you got me. Czyli Spark Hunters, czyli osoby, które są jakby takimi łowcami sparków? To nie brzmi zbyt dobrze. They shared every into pizza topping? Okej, dobra, on jakimś slangiem gada, nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Aha. Okej. Will be with us. No dobra. Three of them, and they real dangerous. Niebezpieczni. Then they will answer to all of us. For although we have enough purified darkness energy to travel to pristine peace. Dobra, na pewno musimy zbierać darkness energy, żeby jakby przelatać dalej. We can return here anytime, whenever you need us. O, czyli jak już raz się dostaniemy dalej, to będziemy mogli tutaj wrócić. Dobrze. You're my Kuluka. Kuluka, czyli nowy świat, tak się będzie prawdopodobnie nazywał. Okej, czyli to jest jego świat. Czyli drugi świat będzie wodnym światem. Home Rain, okej, okay, Purified Dark Mess, dużo expa. Dużo wbiłem, wow, dużo skilli, dużo expa. New Quests Unlocked, czyli nowe questy zostały odblokowane. Open the map menu. Dobra, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, wykonać wszystkie główne questy na tej planecie. Czyli teraz zostały na tej planecie jakby poboczne questy. Dobra, czyli poszło mi całkiem nieźle, dobra. Czy mogę wrócić do statku? Mogę wrócić. Jest, chcę szybko się przemieścić do statku. Chyba możemy już lecieć na kolejną planetę, na to wychodzi. Okej, czyli ta planeta była dość krótka, na to wychodzi. Travel. Okej. Czyli tak się odblokowują światy. Okej. I teraz możemy polecieć na Pristine Peaks. Na to wychodzi. Land here. Tak, czyli to będzie druga planeta. Dobrze, tak więc drugą planetę, widzowie, zobaczymy sobie w następnym odcinku.